uciekamy przed życiem, chodząc krokami. Tego co istotne, nie zauważamy. Chciałby być w nagle, albo w podrywę. Na co dzień słuchani w rozgłośniach, na piastonaliach w Opolu słuchani na żywo. Scena główna Politechniki Opolskiej gościła zespoły takie jak Koniec Świata, Farbenlere, Tabu, Maleo Reggae Rockers oraz zespół Enej. Dziewczyny, jak wam się koncert podoba? Jak widać. A dla kogo przyszliście dzisiaj? Dla Eneja. Dla kogo przyszliście na koncert? Dla Eneja! Taki entuzjazm towarzyszył również tym na scenie. Sympatyczna atmosfera, publiczność żywiołowo reagująca. Nie możemy narzekać dzisiaj ani na przyjęcie, ani na samą imprezę, ani na swój koncert. Wydaje mi się, że zrobiliśmy co do nas należało. Publiczność chyba też to w jakiś sposób doceniła. Myślę, że jest to bardzo fajna inicjatywa. Dziś, no, ludzi było tyle dzisiaj, że naprawdę szok, no, przy takiej pogodzie, bo nie było pewne, czy będzie padać, czy nie. Ja się bardzo cieszę, że mogliśmy grać i zagrać piosenki z nowej płyty, jeszcze niewydanej. Piasty Reggae Rockers pod takim hasłem zagrały zespoły, a to wszystko za sprawą studentów. Prawda jest taka, że zespół Enej, który miał zagrać rok temu, w tym roku po prostu to było wynagrodzenie tego, że w ubiegłym roku nie zagrał, musiał zagrać w tym roku. I powiem szczerze, że to było trochę dopasowane do tego zespołu, żeby rzeczywiście miało takąś konwencję. Dzień w rytmach reggae już za nami. Dzisiaj kolejne zespoły na scenie głównej. 52 Dębiec, Lux Ferdega, a także Trafę na Rampę.